Kanał Kroniki i Tajemnic zaprasza na kontynuację cyklu zatytułowanego Śladami Denikena. W szóstej części czwartego sezonu zajmiemy się jedenastym oraz dwunastym rozdziałem pozycji Antyczni Kosmonauci. Korzystając z okazji zachęcamy do zasubskrybowania kanału w oczekiwaniu na nadchodzące nowości. Zapraszamy. Rozdział jedenasty: Geometria zaklęta w kamień. W klasycznej krainie menhirów, a może raczej w kraju Asterixa i Obelixa logika zupełnie zawodzi. Właściwie nic tu się nie zgadza. Cóż więc warto zobaczyć we francuskiej Bretanii? Archeologowie wyróżniają pięć różnych rodzajów budowli megalitycznych. Pierwsze menhiry, głazy ustawione pionowo. Drugie dolmeny, kamienne stoły i grobowce megalityczne. Trzecie kromlechy, Łukowate zespoły kamieni. Czwarte, kamienne aleje o długości wielu kilometrów. Piąte, kamienne kręgi. Dawniej wierzono w pobożną legendę o świętym Korneliuszu, żyjącym w trzecim stuleciu po Chrystusie. Uchodząc przed żołnierzami rzymskimi, błagał Pana o pomoc i oto zdarzył się cud, Bóg przemienił prześladowców w mękiry. Odtąd będą stać na wieki zaklęci w kamienie. Później snuto przypuszczenia, że cały ten teren jest ogromnym cmentarzyskiem. Nie znaleziono jednak ani grobów, ani szkieletów, ani darów grobowych. W nowszych czasach wysunięto nawet tezę, że szeregi menhirów stanowią coś w rodzaju nadajnika, głazy te są bowiem zbudowane z kwarcytów, a drgania kwarcu charakteryzują się ściśle określoną i zawsze taką samą długością fali. Kto jednak miałby zaprojektować taki nadajnik z epoki kamiennej i w jakim celu? Dla turystów najbardziej interesujące są z pewnością długie, równoległe Aleje Menhirów. Pod Kermario stoi ich 1029 w 10 rzędach, zajmując teren o szerokości około 100 i długości 1120 metrów. W pobliżu Lemenek ustawiono 1099 głazów w jedenastu rzędach, Aleja w Kerleskan składa się z 540 menchirów w 13 rzędach, a pod Kercero można się ich doliczyć 1129, ustawionych w 10 rzędach. Powyższe dane, choć niekompletne, pozwalają jednak wyrobić sobie wyobrażenie ogromu pracy wykonanej kiedyś przez kogoś. I dopóki pamiętam, badania zawartości izotopu węgla C14 w dolmenie z Kerkado pozwoliły ustalić jego wiek na 5830 lat. Dzięki temu można przynajmniej odrzucić wszystkie głupstwa przedstawiane niegdyś z całą powagą w literaturze przedmiotu. Wysuwano tam m.in. przypuszczenie, że ustawianie kamiennych bloków w prehistorycznej Europie było wyrazem dążenia prymitywnych koczowniczych plemion, by dorównać ludom Wschodu, które w Egipcie i gdzie indziej mogły się poszczycić potężnymi budowlami. Według innej teorii cała dzisiejsza Brytania była niegdyś świętą krainą druidów. Dla nich jednak okres świetności przypadał na ostatnie stulecie przed Chrystusem. Jeśliby więc druidowie mieli przenieść swoje miejsce kultowe na teren kamiennej alei, to mogli tylko zająć obiekt, który był już całkowicie gotowy. Plemiona koczowników można sobie także darować, skoro przed blisko sześcioma tysiącami lat nie było przecież w Egipcie ani piramid, ani innych wspaniałych budowli, które można by było kopiować w Europie. A zresztą koczownicy, jak sama nazwa wskazuje, nie prowadzą przecież życia osiadłego. Tymczasem autorem megalitycznego wyczynu w Bretanii mógł być tylko lud osiadły, gdyż to kamienne szaleństwo, jeśli dać wiarę znawcom, musiało trwać co najmniej tysiąc lat. Nowe perspektywy dla interpretacji zjawiska z punktu widzenia matematyki i geometrii ścisłej otworzyły się dopiero niedawno, kiedy stało się możliwe sfotografowanie alei menchirów, dolmenów i kamiennych kręgów z powietrza i zastosowanie komputerów do obliczeń? Otóż okazało się, że budowle megalityczne nie zostały rozmieszczone przypadkowo i dowolnie, ale według z góry obmyślanego geometrycznego planu, obejmującego znaczną przestrzeń, i to bez względu na nierówności terenu. Podam kilka przykładów. Zachodni kromlech lemenek jest elementem dwóch trójkątów pitagorejskich o stosunku boków jak 3 do 4 do 5. Pitagoras, grecki filozof z Samos, żył około roku 532 przed Chrystusem. Nie mógł być nauczycielem ludzi z epoki kamiennej zamieszkujących Bretanie, którzy stosowali jego twierdzenia w praktyce już tysiące lat przed jego urodzeniem. Jeśli przedłużyć boki trapezu, które tworzą podpory dolmenu Manio pierwszego, to przedłużenia przetną się w odległości 107 metrów. Podstawę tego trapezu można z kolei przedłużyć do najbliższego menhiru, a punkt przecięcia ścian bocznych utworzy znowu trójkąty pitagorejskie. Doktor Bruno Kramer, wypowiadając się na łamach czasopisma Naturwissenshaftlich Rundschau, zwrócił uwagę na to, że poszczególne budowle megalityczne zostały wzniesione przy zachowaniu ściśle określonych stosunków przestrzennych, co pozwala domyślać się istnienia wysoko rozwiniętej techniki pomiarowej już w Mezolicie. Kramer zwracał uwagę jeszcze na inne zbieżności. Długie kamienne aleje Lemenek i Kermario ciągną się w kierunku północno-wschodnim, a na ich przedłużeniu znajduje się aleja Petit Menek. Długość tego odcinka, wiodącego przez pagórkowaty teren, wynosi około 3,3 km. Odcinek ten jest zarazem przeciwprostokątną trójkąta pitagorejskiego. Jeśli od zachodniego krańca kamiennej Alei Lemenek przeciągnąć linię prostą w kierunku północnym, to w odległości 2680 m przetnie ona dolmen Main Carriant. Od niego z kolei pod kątem 60 stopni odchodzi inna linia w kierunku Menhiru Manio I, oddalonego także o 2680 m. Te trzy punkty tworzą trójkąt równoboczny, wszystkie bowiem są od siebie tak samo odległe. Można wykreślić jeszcze jeden trójkąt równoboczny o długości boków 1680 m, michel lenignol cercado Ponadto linia lenignol kerkado nie tylko przecina aleje menhirów kermario na dwie połowy, ale jeszcze ten punkt przecięcia wyznacza środek przeciwprostokątnej Lemenek, Petit Można by pomyśleć, że to zabawa w szukanie trójkątów na siłę, ale tak nie jest. Wymienione punkty łączą ze sobą dokładnie równe odcinki i miary kątowe, a przykłady takie jak powyższy, dotyczące rozległych terenów, można mnożyć w nieskończoność. Doktor Kramer pisze tak: Wobec mnogości powiązań w terenie i wytyczonych kierunków właściwie nie ma już powodów, by wątpić, że megalityczne budowle powstały według planu przestrzennego. Jednak nie tylko o geometrię stosowaną tu chodzi, na te może jeszcze jakoś dałoby się znaleźć miejsce w prehistorycznych mózgach, choć byłoby to bardzo naciągane. Chodzi o świadomość, że Ziemia jest kulą, o podział kąta na stopnie, określanie azymutów, organizację, planowanie i wiele jeszcze innych spraw. Najwyższym menhirem jest legrą menhir bris, wielki złamany menhir, podłog mariaker. Ma on 21 metrów i waży 300 ton z okładem. Kiedy głaz ten stał jeszcze pionowo, przechodziło przez niego osiem linii kierunkowych, prowadzących prosto jak po sznurku do innych megalitycznych budowli. Jedna z tych linii zaczyna się koło Treves, na krótkim odcinku przebiega wzdłuż Wybrzeża, przecina Zatokę Morbian, Legrą Menhir Bris i na długości 16 kilometrów Zatokę Quiberon. Na tej trasie napotyka się wiele budowli megalitycznych. Inna linia zaczyna się od pojedynczego Menhiru na południe od Saint-Pierre, Quiberon, przechodzi przez Zatokę Quiberon i Legrą Menhir-Bris, a potem dokładnie przez dolmen na wysepce Gavrinis w kierunku lądu stałego. Brytyjscy profesorowie A. Tom i jego syn uważają, że wszystkie te punkty topograficzne były widoczne gołym okiem z wierzchołka Legrą Menhir-Bris, kiedy stał on jeszcze pionowo. Jednak tu właśnie dostrzegam wciąż powracający błąd w rozumowaniu, polegający na zamianie skutku i przyczyny. Nie dlatego bezkonkurencyjni megalitycy przywlekli swojego trzystutonowego potwora do miejsca ustawienia X, że stamtąd można było wytyczyć osiem linii w ośmiu różnych kierunkach. Linie te ujawniły się przecież dopiero po ustawieniu Menhiru. Dopiero patrząc z jego wierzchołka, z wysokości 21 metrów, można było dostrzec inne punkty w nierównym terenie. Tak więc nasi specjaliści z epoki kamiennej musieli obliczyć miejsce X jeszcze przed ustawieniem menhiru, inaczej trudno by im było zaciągnąć ogromny głaz metodą prób i błędów w to akurat miejsce. Kto więc kierował i dyrygował naszymi przodkami z epoki kamiennej w Bretanii? Czego na wszystkie planety chcieli ci megalitycy? Co ich do tego pchało? Skąd pochodziła ich wiedza o matematyce i geometrii? Jakich instrumentów używali? Jacy geodeci wytyczali punkty stałe w nierównym terenie? Na jakie mapy nanosili swoje obliczenia? W jakiej skali? Jak był zorganizowany transport? Jak przewożono wielkie ciężary w zimie? W czasie deszczu? Po rozmiękłej ziemi? Dlaczego alej Menhirów mają różną szerokość, raz jest dziewięć rzędów, to znowu jedenaście czy nawet trzynaście? Co oznaczają kamienne owale na początku i na końcu kamiennej alei lemenek? Z jakich kompasów albo sekstansów korzystano przy określaniu położenia geograficznego? Jak długi czas był niezbędny na sporządzenie planu przed przystąpieniem do budowy? Ilu trzeba było zatrudnić robotników? Kto kierował tymi masami ludzi? Kto sprawował nadzór nad wszystkim i z czyjego polecenia? Gdzie nocowali i mieszkali zimą robotnicy i ich rodziny? Gdzie są pozostałości ich miejsc wypoczynku, pożywienia, gdzie ich szkielety? Jak długo trwało to megalityczne szaleństwo? Dwa pokolenia robotników po 30 lat. Dziesięć pokoleń robotników. Pięćdziesiąt albo jeszcze więcej. Jakiego pisma używano, aby utrwalić i przekazać następnym pokoleniom tak precyzyjne plany i instrukcje dotyczące budowanych obiektów? Jak widać, na mapie nauki są ogromne białe plamy i nigdzie nie widać takiego poletka, które można by było uprawiać indywidualnie w obrębie jednej dyscypliny wiedzy. We francuskiej Brytanii nawet fachowcy muszą skapitulować przed alternatywą. Albo błąd tkwi w datowaniu, albo musiał istnieć plan, sztywno realizowany przez wiele pokoleń. Nie miałoby sensu, gdyby na przykład datować dolmen z wysepki Gavrinis na 4000 lat przed Chrystusem, a jednocześnie odmawiać takiego samego wieku legrą Menhirbris. W końcu oba te punkty leżą na trasie jednej linii kierunkowej o długości wielu kilometrów, która przechodzi także przez inne budowle megalityczne. W jaki sposób megalitycy mogliby wytyczać kierunki na coś, czego by wcale nie uwzględniało ich rozległe planowanie przestrzenne? A jeśli budowle megalityczne nie powstały w tym samym czasie, to następne pokolenia musiały się trzymać starych planów. Jakie to były plany? Albo albo. Na wysepce Gavrinis znajduje się największy dolmen francuskiej Brytanii. Przez dolmen rozumie się u nas także grup korytarzowy, choć nigdy tam nie odkryto żadnych zwłok Cały dolmen z Gavrinis składa się z 52 monolitów Zaznaczmy na marginesie, że kalendarz Majów opiera się na rytmie 52-letnim, co prawda Majowie żyli w odległości kilku tysięcy kilometrów za Atlantykiem Na 52 monolitach z Gavrinis ułożono tony drobnych kamieni, które z kolei przykryto piaskiem i glebą Także powstał pagórek robiący wrażenie naturalnego. Dopiero w 1832 roku odkryto w nim tak zwany grób korytarzowy, tubylcy zawsze wiedzieli, że jest to sztuczna budowla. Użyte do budowy 52 monolity pokrywają częściowo dziwne ryty, wyglądające jak odciski palców nakładające się na siebie. Są i takie, które przypominają ostro zakończone siekiery. Dopiero niedawno bretończyk Gwenslan Leskołzek zdołał z dziwnych odcisków palców i siekier odczytać przesłanie matematyczne. Gwenslan Leskołzek ponumerował 52 monolity, zaczynając od dołu po prawej stronie. Uwagę zwraca monolit 21, ponieważ wyryto na nim siekiery w dziwacznym układzie. Najpierw trzy, potem cztery, potem pięć, a w najniższym szeregu sześć. Cyfry te w układzie dziesiętnym tworzą liczbę 3456. Siekiery znajdują się na monolicie 21. Jeśli teraz podzielić 3456 przez 21, to uzyskamy 164,57. Jest to dokładny obwód kamiennego kręgu, znajdującego się przed wysepką Gavrinis na głębokości 8 do 12 metrów pod poziomem morza, zależnie od tego, czy jest przypływ czy odpływ. Średnica tego kamiennego kręgu wynosi 52,38 metra, osobliwym trafem na 52 stopniu i 38 minucie leży południowy azymut dla Gavrinis w dzień letniego przesilenia. Jest jasne, że po podzieleniu obwodu przez średnicę koła musimy uzyskać 3,14, a więc słynną liczbę pi. Oczywiście zwraca się uwagę, że budowniczowie z Gavrinis nie mierzyli w metrach. Jeśli jednak zamiast wartości wyrażonych metrycznie podstawić inne jednostki, na przykład cale, to stosunek zostanie zachowany, choć w wyniku uzyskamy inne wartości liczbowe. Poza tym, przypadkowo lub nie, 52,38 metra odpowiada stu egipskim łokciom królewskim. W gawlini z dobudowy użyto 52 monolitów. Na 21. głazie wyryto wzór liczbowy. Suma 52 i 21 to 73. Poprzednio wspomniana liczba czytana w układzie dziesiętnym to 3456. Podzielmy ją teraz przez 73, a otrzymamy w wyniku 47,34. Przypadkiem wysepka Gawrini leży dokładnie na 47 stopniu i 34 minucie długości geograficznej. Jest to doprawdy zdumiewające. Bo przecież nie można się spodziewać, aby budowniczowie z Gavrinis stosowali nasze stopnie długości. Mimo to dziwnym zrządzeniem wynik się zgadza. Hokus pokus! Czy to ktoś się może przeniósł w przeszłość? Można by zresztą odczytać znaki na monolitach z Gavrinis także w babilońskim piśmie klinowym. Nawet w alfabecie egipskim miałyby sens tajemnicze odciski palców. Kilkakrotnie się tam pojawia egipska liczba 100. Megalitycy musieliby poza tym utrzymywać ze sobą łączność na terenie całej Europy, gdyż ich symboliczne pismo powtarza się na wielu budowlach z epoki kamiennej. Na przykład w odległości setek kilometrów w linii prostej od Gavrinis, w Newgrange w Irlandii, albo w Cueve de Menga koło Antequera w południowej Hiszpanii, wreszcie w różnych świątyniach maltańskich, jak również w Stonehenge w Anglii. Stonehenge, jak się tymczasem okazało, było kosmicznym obserwatorium, pozwalającym przewidywać wiele zjawisk astronomicznych. Można jeszcze zrozumieć, że człowiek z epoki kamiennej chciał mieć orientację w rocznym kalendarzu, ale na co mogła mu się przydać znajomość orbit gwiazd stałych, jak na przykład kozy, kastora, pulluxa, wegi czy nawet antaresa? Wszystkie te gwiazdy obserwowano ze Stonehenge. O co właściwie chodziło tym megalitykom? Nawet w dalekiej Ameryce Południowej, wysoko w Andach, w pobliżu peruwiańskiego miasta Cusco, stoją megalityczne potwory, których znaczenie do dzisiaj nie jest dla nas jasne. Tylko w legendzie istnieje ich wyjaśnienie, miałyby to być budowle bogów. I właśnie na to wyglądają. Megalitycy zostawili dla nas wiadomość, naturalne zadanie do rozwiązania. Wiadomości tej do dziś nie umiemy zrozumieć. Według mnie jest prawdopodobne, że nasi przodkowie z kamiennej epoki byli jedynie darmową siłą roboczą dla wszechmogących. To wcale nie megalitycy zostawili dla nas zadanie naturalne, ale owi nauczyciele z kosmosu, którzy niegdyś odwiedzili Ziemię. A kto myśli sobie, że istoty pozaziemskie nie nadałyby przecież swoim komunikatom formy odcisków palców i siekier? Ten niech weźmie pod uwagę naszą własną informację dla istot pozaziemskich, którą wysłaliśmy w kosmos. Jest ona w drodze od 1972 roku, kiedy to Amerykanie wystrzelili sondę kosmiczną Pionier 10, a 6 kwietnia 1979 roku bliźniaczą sondę Pionier 11. Każda z nich przebyła odtąd przeszło 5 miliardów kilometrów i dawno opuściła nasz Układ Słoneczny. Na pokładach tych sąd znajdują się aluminiowe tabliczki ze schematycznym rysunkiem naszego układu słonecznego. Nasi naukowcy pozłocili je, aby mogły przetrwać tysiące lat i kiedyś zostać odczytane przez pozaziemską cywilizację. Konstruktorzy budowli Gavrinis i autorzy geometrycznego przesłania z Bretanii utrwalili je w kamieniu, aby przetrwało tysiące lat. A co my robimy? Nie chcemy niczego widzieć. Uśmiechamy się drwiąco. Szczynamy dyskusję, aby odsunąć od siebie to niemożliwe przesłanie. Pytanie do nauki: Czy na Ziemi występują inteligentne formy życia? Rozdział 12. Olbrzymy w Wyspy Wielkanocnej. Działo się to w roku 1722. Holenderski admirał jako progwin żeglował po Oceanie Spokojnym o 4 i pół tysiąca kilometrów od wybrzeży Chile. Kiedy wśród załogi zaczął się już szerzyć niepokój i szemranie, na horyzoncie ukazała się nareszcie jakaś maleńka wysepka. Ponieważ wypadała właśnie niedziela wielkanocna, Rogwin nadał jej nazwę Wyspy Wielkanocnej. Jeden z tubylców wypłynął trzy kilometry w morze wiosłową łódką. Kiedy Holendrzy wciągnęli samotnika na pokład, ten zrazu padł plackiem, przejęty czcią i strachem. Zaciekawieni marynarze obstąpili dziwnego półnagiego gościa. Dali mu ubranie, ale obcy przybyż nie wiedział, co z nim począć. Potem wcisnęli mu w ręce nóż i widelec i pokazali, jak się je. Tu bylec przewracał oczami i gryzł widelec. Wkrótce tak mu się spodobało na pokładzie, że nabrał przekonania, iż to statek bogów. Dopiero siłą holendrom udało się pozbyć natręta. Admirał Rogwin opłynął wysepkę i patrząc przez lunetę podziwiał z oddali setki ogromnych figur kamiennych o wielkich, lśniących oczach i ciężkich, rdzawoczerwonych kapeluszach na głowach. Tak oto odkryto Wyspę Wielkanocną. Następnego dnia Holendrzy w sile 150 ludzi odważyli się zejść na ląd. Otoczyła ich podniecona ludność, tłocząc się wokół nich i obsypując wszelkiego rodzaju podarkami. Marynarze poczuli się zagrożeni i, aby oswobodzić się z dziżby, użyli noży i broni palnej. Wtedy wyspiarze padli na ziemię, a kiedy znowu wróciła im odwaga, by się poruszyć, czołgając się po ziemi, wycofali się na bezpieczną odległość co najmniej dziesięciu kroków. W oczach tubylców Holendrzy byli potężnymi, budzącymi respekt bogami. Szkoda, że admirał Rogwin z powodu utraty dwóch kotwic opuścił wysepkę nie zasięgnąwszy w przód informacji na temat historii posągów z Wyspy Wielkanocnej. Wskutek tego do dziś nie wiadomo, jakie wydarzenia się tu rozegrały. Kiedy norweski poszukiwacz przygód Thor Heyerdal w połowie lat pięćdziesiątych dotał do Wyspy Wielkanocnej, większość posągów leżała przewrócona na plaży. Inne aż po ramiona zapadły się w ziemię, a wiele niewykończonych posągów znajdowało się jeszcze w kamieniołomie skał wulkanicznych na zboczu krateru Ranora Raku. Wyspa Wielkanocna należy dziś do terytorium Chile i powierzchnia wynosi zaledwie 118 km kwadratowych, a najwyższe wzniesienie sięga 615 m. Wysepka jest wulkanicznego pochodzenia i ma bardzo skąpy drzewostan. Czytałem, że w dawnych stuleciach było inaczej, że wyspę porastała wtedy gęsta puszcza. Wątpię w to. Na zboczach kraterów drzewa nie rosły także i przed tysiącami lat a między kraterami niezbyt wiele miejsca pozostawało na puszcze. Pierwsze pytanie, jakie zadali sobie uczeni, dotyczyło techniki pracy. W jaki sposób u Licha wyspiarze zdołali wykuć ze skały wulkanicznej przeszło 600 wielkich posągów? Niestrudzony Thor Heyerdal zabrał się do poszukiwania wyjaśnienia zagadki 2. W kamieniołomach położonych na zboczach krateru znalazł setki prymitywnych ostrzy ręcznych, porzuconych w nieładzie. Z faktu masowej obecności narzędzi pracy Heyerdahl wysnuł wielce odkrywczy wniosek, że pracą kamieniarską parało się wiele osób, a ich liczba jest nieznana. I wreszcie Norweg zgromadził grupę wyspiarzy, by im kazać dokończyć jeden z zaczętych posągów. Od tego czasu czytam w literaturze przedmiotu i słyszę z ust bystrych krytyków stwierdzenia, jakoby Heyerdahl i jego ekipa z Wyspy Wielkanocnej mieli wykuć jeden posąg. Nie odpowiada to prawdzie. Starając się dopiąć celu, wyspiarze do krwi porozbijali sobie ręce, dali więc za wygraną i odłożyli niepraktyczne narzędzia. Jest faktem natomiast, że Thor zdołał, pracując osiemnaście dni, przeciągnąć stopniowo po ziemi na drewnianych belkach jeden z mniejszych posągów, stosując metodę następujących po sobie pociągnięć. Udało mu się także ustawić go pionowo. Można było sądzić, że odnalezienie ręcznych ostrzy praktycznie stanowi dowód na słuszność przyjętej teorii. Oto leżały narzędzia, czego jeszcze było trzeba? Nas, ludzi, nie trudno jest zadowolić, grunt to znaleźć rozwiązanie zagadki. Byłem na wyspie wielkanocnej kilka razy, by wciąż od nowa odwiedzać kamieniołomy z niedokończonymi posągami i dokonywać pomiarów. W kraterze Ranoraraku stoją i leżą bez ładu i składu ledwo zaczęte lub na półgotowe posągi. Mierzyłem odległość między ścianą zastygłej lawy a poszczególnymi figurami i natrafiłem na odstępy dochodzące do 1,84 metra, ciągnące się miejscami na przestrzeni prawie 32 metrów. Ponieważ nie mam zwyczaju zadowalać się pierwszą lepszą odpowiedzą, nabrałem wątpliwości. Czy tak duże odstępy można było wykuć w twardej magmie za pomocą ręcznych ostrzy? Z pewnością teoria użycia tych narzędzi da się zastosować do niektórych mniejszych posągów, jednak bardzo trudno byłoby ją obronić co do wysokich figur, oddzielonych szerokimi odstępami od ściany. Chciałbym więc zaproponować inne wyjaśnienie. Ktoś kiedyś na wyspie wielkanocnej dysponował narzędziami pozwalającymi o wiele łatwiej niż ręczne ostrza wycinać kamienne rzeźby z lawy. Jednak również twarde narzędzia z czasem się tępią i pękają, a może kapłani, znający tajemnice ich stosowania, zachowali ją dla siebie. Tak czy inaczej wyspiarze stanęli wobec całego składowiska zaczętych i na półgotowych posągów. Wyszukiwali wśród nich najbardziej zaawansowane i zapamiętale kuli przez całe miesiące ręcznymi ostrzami, by je wykończyć. Ale dla dwustu figur w kamieniołomie ciosy ręcznych ostrzy były niczym ukąszenia muchy. Wreszcie beztroscy z natury wyspiarze, żyjący chwilą bieżącą, porzucili daremne przedsięwzięcie, zostawili bezużyteczne narzędzia i wrócili do swoich jaskiń i chat. Jeśli przyjąć taki punkt widzenia, to znalezione przez Heyerdala ręczne ostrza nie są dowodem stosowanej metody rzeźbienia, ale czymś wprost przeciwnym, świadczą o doznanym niepowodzeniu. Oczywiście nie mógłbym wyciągnąć tego wniosku, odwracającego kolej rzeczy, gdyby prace ukończono. Jednak w kamieniołomie stoją i leżą porzucone w nieładzie posągi w liczbie około dwustu. Beznadziejną charówkę przerwano z dnia na dzień. A jak właściwie zdołano przetransportować posągi na miejsce przeznaczenia po nierównościach terenu wyspy. Pewne francuskie czasopismo natrząsało się z rzekomo mojej tezy, jakoby to istoty pozaziemskie, których dziełem były posągi, podwiesiły je od dołu pod swoimi statkami kosmicznymi, aby je przenieść do punktu docelowego. Wprawdzie wyglądałoby to zabawnie, ale ten absurdalny pomysł nie zrodził się w mojej głowie. Nie ma go także w żadnej z moich książek. Istoty pozaziemskie nie miały żadnego interesu, aby brudzić sobie ręce i dla kawału rozstawiać kamienne figury wzdłuż wybrzeża. Jak tego jednak dokonali tubylcy, pierwotni fabrykanci posągów? Pokazuje to komputerowa symulacja. Być może tubylcy mieli do dyspozycji odpowiednie kwasy, za pomocą których można było przynajmniej zgrubnie wydobyć kształt posągów ze skały. Faktycznie, przekazy Inków z Ameryki Południowej mówią o pewnych roślinach, których soki były zdolne zmiękczyć kamień. Wtedy do zrobienia pozostałoby już tylko wykończenie rzeźby dłutem kamieniarskim. Do transportu posągów na miejsce przeznaczenia nie było potrzeba mnóstwa okrąglaków z lasu. Wystarczała jedna jedyna mocna belka z rozwidleniem na końcu. Owijano figurę linami i przywiązywano po obu jej bokach dwie wygięte belki, mogące służyć za sanie. Potem szyję figury obwiązywano liną i przeciągano ją przez rozwidlony koniec pionowej belki. W ten sposób powstawała dźwignia, przód posągu unosił się i przesuwał na wygiętych belkach saniach o kilka metrów. Teraz linę zwalniano a pionową belkę prostowano i przesuwano o kilka metrów do przodu. Potem znowu na komendę hej, siup. Figura posuwała się dalej. Na miejscu przeznaczenia wznoszono platformę z ukośną rampą. Teraz trzeba było na głowie posągu umocować kapelusz. Kapelusze nie pochodzą z kamieniołomu w kraterze Rano Raraku, ale ze swego rodzaju żwirowni, materiał, z którego są wykonane, składa się z mieszaniny drobnych kamieni połączonych czerwonym lepiszczem. Bez wielkiego trudu można było toczyć te części w dół po zboczu. Trzeba przyznać, że nakrycia głowy miały znaczną wielkość. W kamieniołomie znajdowałem kapelusze o obwodzie setnych metra i wysokości 2,18 metra, godny podziwu rozmiar głowy. Zastanawiam się, po co w ogóle posągom z wyspy wielkanocnej były te czerwone kapelusze? Co miały symbolizować? Czy tubylcom kiedyś złożyły wizytę istoty w potężnych czerwonych kapeluszach? A może posągi bez nakrycia głowy wydawały im się niekompletne? Trudno by było przyjąć taką wersję, skoro sami wyspiarze mało co nosili na grzbiecie, a co tu dopiero mówić o kapeluszach na głowie? Kiedy kapelusze umocowano belkami i pofrozami na głowach, wypróbowaną już dźwignią unoszono nieco posągi i podkładano pod niedrobne kamienie. Czynność powtarzano i z każdym pociągnięciem posągi przybierały pozycję coraz bliższą pionu, aż wreszcie stały całkiem prosto. Wtedy je solidnie zakotwiczano w gruncie. Są wprawdzie legendy, mówiące, że posągi leciały na swoje miejsca. Jak wykazaliśmy, można było tego z powodzeniem dokonać, nie uciekając się do czarnoksięskich sztuczek i pomocy istot pozaziemskich. A jednak wiele pytań dotyczących Wyspy Wielkanocnej pozostaje bez odpowiedzi. Załóżmy na chwilę, że tych około 600 posągów faktycznie wykuto z lawy za pomocą ręcznych ostrzy. Jednak nawet najlepszy kamieniarz musiałby kiedyś nie trafić, któryś posąg miałby rozbite wargi, uszkodzony nos czy przeciętą powiekę. Tymczasem artyści z Wyspy Wielkanocnej musieli pracować nieskazitelnie, każde ich uderzenie trafiało dokładnie w cel. Nie sposób dopatrzyć się jakichkolwiek błędów. I wreszcie, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Wspominałem o odstępach oddzielających ścianę skalną od posągów. Odpady pozostałe po wykuciu dwóch takich odstępów o długości po 32 metry i szerokości 1,84 metra nie mogły się rozpłynąć w powietrzu. Gdzie więc mogły się podziać? Ale główne pytanie brzmi, po co ta mozolna charówka? Nie wykuwa się przecież setek posągów z kamienia, nie wlecze ich używając dźwigni na wybrzeże wyspy, nie zakłada im na głowy kapeluszy dwumetrowej wysokości. Nie wprawia im błyszczących oczu z macicy perłowej i nie ustawia się wykonanych rzeźb na specjalnie w tym celu zbudowanych platformach tylko po to, aby udowodnić, że jest się do tego zdolnym. Nic nie poradzę na to, że moja dociekliwość nie pozwala mi się zadowolić pierwszą, lepszą odpowiedzą na odczepnego. Kogo właściwie chcieli przedstawić mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej? Jakiegoś wodza? Wymarłą rasę czczonych przodków? To niemożliwe. Wyspiarze są wszak od dawien dawna spokojnymi ludźmi, o pogodnym usposobieniu ich twarze mają miękkie rysy, dość grube wargi i szerokie nosy, typowe dla Polinezyjczyków. Włosy tubylców są czarne, oczy mają kształt migdałów, a broda jest łagodnie zaokrąglona. Tymczasem posągi mają twarze przypominające roboty o tempym wyrazie, zaciśniętych wąskich ustach, długich spiczastych nosach i zapadniętych oczodołach. Wcale nie wyglądają na przodków wyspiarzy. Tępe twarze posągów z Wyspy Wielkanocnej nie pasują do żadnej znanej kultury. Nie wykazują pokrewieństwa z figurami stuli w dzisiejszym Meksyku, brak im też mięsistych warg i szerokich nosów typowych dla okrytych hełmami głów olmeków, pochodzących z nizinnych rejonów tego samego kraju, a już zupełnie nie przypominają majów ani mieszkańców Andów o orlich nosach, zapadniętych policzkach i delikatnych wargach. Kogo więc wykuli w kamieniu mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej? Komu oddawali cześć? Jaki przymus, jaka religia popchnęła ich do tego dzieła? Sami tubylcy nazywali swoją maleńką wysepkę pępkiem świata pięć. Tego rodzaju określenia mogą powstawać tylko wtedy, gdy przynajmniej wie się o istnieniu innych krajów. A przecież w promieniu półtora tysiąca kilometrów wokół Wyspy Wielkanocnej można znaleźć tylko jedną maleńką wysepkę, a potem długo, długo nic. We francuskiej Bretanii leży połamany na kilka części legrą Menhir Bris. Kiedy stał prosto przed setkami albo tysiącami lat, jego wierzchołek sięgał w wysokości 21 metrów od ziemi. Granitowy legrą Menhir Bris waży około 300 ton. Na Wyspie Wielkanocnej są posągi o wysokości 22 metrów, a więc o metr wyższe od giganta z Bretanii. Mimo to w mądrych książkach napisano, że waga najcięższych posągów dochodzi do 30 ton. dziesięć razy mniej niż niższy legrą Menhir Breeze. Tubylcy nazywali swoją wyspę pępkiem świata i do dziś co roku urządzają ludowy festyn, w czasie którego dzielni młodzieńcy muszą znaleźć jajo na maleńkiej rafie u wybrzeża i przenieść je bez szwanku na wyspę. Pierwotnie chodziło tu o jajo człowieka ptaka. Kamienne jaja znajdowałem jeszcze dwadzieścia lat temu między niepozornymi otoczakami na wyspie Wielkanocnej. Ich średnica dochodzi do jednego metra i burmistrz zapewniał mnie, że początkowo odkrywano wytwory tego rodzaju również w centrum wyspy. Oczywiście, również dziwnych ludzi ptaków z mitologii uwieczniono w kamieniu, jako zagadkowe hybrydy z ludzkim ciałem, członkami, palcami i ptasią głową o długim dziobie. Na wyspie wielkanocnej występują również petroglify, czyli ryty naskalne, jakich miliony znajdują się na całym świecie. Nasi przodkowie z epoki kamiennej, Którzy musieli się obywać bez pergaminu i papieru toaletowego, wyryli na całym świecie swoje wiadomości w kamieniu, by w ten sposób przekazać następnym pokoleniom to, co wydawało im się ważne. Petroglify na Wyspie Wielkanocnej można na przykład znaleźć na wielkich ciosach, z których zbudowano niskie mury, odkrywa się je na ścianach jaskiń, ale także na wielkich kamiennych płytach, które poniewierają się na wybrzeżu, czekając na rozwikłanie swojej zagadki. Są wśród tych rysunków tak osobliwe, jak ten, który pociągnąłem kredą. Co to ma być? Ryba? Pączek kwiatu? A może raczej schematyczne przedstawienie procesu technicznego? Kto ma poczucie humoru, ten zdoła w tym naskalnym rycie bez trudu rozpoznać konstrukcję silnika strumieniowego, z przodu wlot powietrza, dalej zwężenie z przepustnicami, w centrum iskra zapłonowa i wreszcie wąski ale rozszerzający się otwór wylotowy gorących spalin. Nie brak nawet schematycznie przedstawionego przewodu doprowadzającego paliwo. Nie jest to, co chciałbym podkreślić, nic więcej niż tylko zabawa, jednak dopóki tyle pytań pozostaje bez odpowiedzi, nie zawadzi trochę niekonwencjonalnego myślenia. Pierwotnie niektóre posągi z wyspy wielkanocnej miały zawieszone na szyjach małe drewniane tabliczki. Próbowano odczytać pismo, którym były pokryte, jednak bez większych sukcesów. W latach 60. odkryto pokrewieństwo między tabliczkami z Wyspy Wielkanocnej a pismem starej kultury mohenjo i z Doliny Indusu w dzisiejszym Pakistanie. Tylko datowanie nie chce za nic pasować, bowiem zasiedlenie Wyspy Wielkanocnej specjaliści datują na około 350 rok po Chrystusie, gdy tymczasem kultura mohenjo podobno jest o około 3000 lat starsza. Celowo nie zajmowałem się przeszłością Wyspy Wielkanocnej ani zwalczającymi się niegdyś plemionami, tak zwanymi długouchymi i krótkouchymi. Historie te i tak nie mają bezpośredniego związku z artystami pierwszych pokoleń, którzy z jakiegoś powodu ustawili dookoła wyspy setki figur, zupełnie jakby czekali na odkrycie przez jakiegoś Boga. Najnowsza teoria dotycząca Wyspy Wielkanocnej pochodzi od niemieckiego archeologa Kurta Horetta. Odkrył on godną uwagi zbieżność między germańskimi runami i dziwnymi znakami pisma znalezionego na wyspie. W XVI i XVII wieku koło Galeus w północnym Szlezwiku znaleziono dwuwierszową inskrypcję zawierającą ogółem dziewięć znaków figuralnych. Siedem z nich pojawia się w niemal identycznej formie na drewnianych tabliczkach z Wyspy Wielkanocnej. Czy półtora tysiąca lat temu los rzucił na tę wyspę północnych Germanów? To by wyjaśniało, zdaniem archeologa Kurta Choretta, odmienność rysów twarzy kamiennych kolosów. Również czerwone kapelusze posągów z wyspy Wielkanocnej mogłyby być wspomnieniem rudych włosów germanów. Czyżby w tym przypadku wszechmogącymi byli starożytni germanie? Może rozbitkowie ustawili te wszystkie posągi wokół brzegów wyspy, aby zwrócić na siebie uwagę? Czy chcieli wprawić w zdumienie Germanów na innych łodziach, które przypadek zagnałby w te okolice? Sądzę, że ten pomysł nie jest taki zły. Łamię sobie tylko głowę nad jednym pytaniem, w jaki sposób Germanie, na długo przed Kolumbem, mogli się dostać na południowe morza? Nie był to wszak niedzielny spacerek, prawda? Posłowie: Przez ekrany całego świata przewija się coraz więcej seriali. Jeśli są to filmy dokumentalne, to nierzadko towarzyszą im książki. Po co właściwie? Czy na ekranie nie pokazano wszystkiego? Czy nie powiedziano wszystkiego? Serial telewizyjny po emisji przestaje istnieć. Nie można go ani kartkować, ani sprawdzać. Telewizja nie zostawia czasu na gruntowne zastanowienie, szybkością przekazywania treści przypomina lokomotywę, która uparcie gna po jednym torze. Czy prezenter mówi prawdę? Skąd czerpie swoją wiedzę? Czy pokazywane zdjęcia są autentyczne czy podrabiane? Choć masowa turystyka sprawiła, że kontynenty zbliżyły się do siebie, to bariery finansowe i polityczne nadal przeszkadzają wielu ludziom w dotarciu do zagadkowych miejsc. Egzotyczne wyprawy mogą być też trudne i niebezpieczne, to nie zawsze sama przyjemność. Laik często zresztą nie zdoła dotrzeć do zamierzonego celu podróży. Jeśli nawet stanie przed tą właściwą piramidą, może mu się nie udać dostać do wnętrza. Książka towarzysząca serialowi dokumentalnemu śladami wszechmogących jest jak telewizja uwolniona od ograniczenia jednokierunkowości przekazu lokomotywa może w każdej chwili zawrócić. W stosunku do wersji telewizyjnej tekst w książce został rozszerzony. A podana bibliografia dokumentuje poszukiwania tych śladów. Książka niniejsza jest nie tylko kompendium wiadomości. Pozwala ona pogłębić i przypomnieć sobie telewizyjne przeżycie, które w tej formie już nie powróci. Podobnie jak w tomie pierwszym, wyrażam podziękowania Frankowi Elstnerowi który umożliwił powstanie serialu, René Steichenowi, który go świetnie wyreżyserował, oraz kamerzystom i informatykom z serii Steam w Luksemburgu, którzy suchą materię przetworzyli w cud obrazu. Erich von Deniken Koniec szóstej, ostatniej części czwartego sezonu. Jeśli spodobał się tobie nasz materiał zapraszamy do zasubskrybowania kanału Kroniki Tajemnic w oczekiwaniu na następny odcinek oraz nadchodzące nowości.